My uczniowie 8 klasy ze szkoły w Signature. Filmik dziś wam pokażemy i każdy coś tam powie. Jeśli chcecie się dowiedzieć co, kiedy, dlaczego, jak się miały pewne sprawy i kto zrobił coś wielkiego. To wynalazł Da Vinci, czy głuchy był Beethoven, czy Sokrates nosił kratę, czy też baczki odlotowe. Czy gorsety i podwiązki to są dzisiaj trendy nowe, czy klawisze z porcelany, czy też z kości są słoniowej. Po co były im peruki i czy sztuka jest dla sztuki? Ciekawostek mamy wiele, aby było nam wesele. Kilka lalek przyniesiemy i je tutaj przebierzemy. Historyczne jak i stroje i paniciów i dziejwoje. Zobaczycie co nosili, jacy byli i jak żyli. Jakie miały obyczaje różne Europy kraje. Więc nie bądźcie bambikami, oglądajcie filmik z nami. Oglądajcie filmik z nami. Hej Aga. Hej Artur. Cześć. Cześć. Jesteśmy uczniami ze szkoły w Sygnaczowie. Dzisiaj przedstawimy wam pierwszy odcinek naszego serialu pod tytułem Garderoba Czasu. Jeśli dziwicie się co tu robią te lalki, to posłużą nam one jako przedstawiciele każdej z epok. Zapraszamy na filmik. Witaj Idalio. Witaj Hilarionie, gdzie cię niesie? Idę do Agory spotkać się z kumplami. Jutro mój wielki dzień, zaproszę ich na imprezę. No tak, jutro kończysz 30 lat. Gratuluję obywatelu. Ta, starość nie radość. Tyle lat, a nadal wiem, że nic nie wiem, jak mawiał Sokrates. A ty gdzie pędzisz? Kupić materiał na nowy Peplos. Trzeba nadążać za trendami. Ja też mam nowy Chiton i Chlamidę na przyjęcie. Z najlepszej wełny. Powodzenia Hilarionie. Niech bogowie ci sprzyjają. Pozdrów Penelopę i twoich synów. Jeśli niewiele zrozumieliście, to nie przejmujcie się, zaraz się wszystko wyjaśni. Ta scenka mogłaby się rozgrywać na ulicach starożytnych Aten w języku zwanym Greką klasyczną. No ale wtedy zrozumielibyście z tego jeszcze mniej. No a w ogóle dlaczego akurat Grecja i Rzym? Przecież każdy kraj i region ma swoje lokalne tradycje, które mają wielki wpływ na naszą kulturę. Przykładowo kultura germańska, tak jak u Wikingów, albo u nas w naszej części świata słowiańska, z przepięknymi, bogatymi tradycjami, których wiele jest kultywowanych do dziś. Tym razem jednak nie skupimy się na różnicach, a na podobieństwach i dlatego właśnie kultura grecka i rzymska, które są elementem łączącym wszystkie europejskie kraje. Dzięki ekspansji i ostatecznemu podbiciu Grecji przez Imperium Rzymskie kultura, sztuka, nauka i filozofia starożytnej Grecji rozpowszechniły się nie tylko w Rzymie, ale i na całe imperium. Nazywamy to hellenizacją. Kultura grecka na tyle przeniknęła do rzymskiej, że do dziś nazwy bóstw i bohaterów greckich i rzymskich są mylone. I tak na przykład Afrodyta, którą tu widzicie, to w Rzymie Wenus, a najpotężniejszy z bogów nazywany był w Grecji Zeusem, a w Rzymie Jowiszem. Bogini łowów i świata przyrody, grecka Artemis w Rzymie nazywana jest Dianą. Grecki Dionizos, odpowiadający za wino i urodzaj, to Bachus w Rzymie. Grecki bóg świata zmarłych Hades w Rzymie nazywany jest Plutonem. Bogini mądrości, wojny i pokoju to Athena, czyli rzymska Minerwa. Przykłady można by mnożyć, dlatego nie podamy wszystkich. Ciekawostką jednak jest, że bogowie zarówno greccy, jak i rzymscy mieli wiele ludzkich cech. Oprócz władzy i mocy posiadali też emocje typowe dla śmiertelników, takie jak zazdrość, chciwość, pożądanie, a bogowie często zdradzali swe żony, czego owocem było kilku bogów i herosów, jak Dionizos czy Herakles, których widzicie na ekranie. Wiele dzisiejszych słów pochodzi również od nazw bogów, tak na przykład hipnoza od Hipnoza, boga i uosobienia snu w mitologii greckiej. A teraz zejdźmy z nieba na ziemię. Starożytna Grecja. Starożytną Grecję stanowiły głównie państwa miasta, czyli polis, z których najważniejszymi były Ateny, Sparta, Efes, Milet, Argos i Teby. Każde z polis miało inny ustrój i rządziło się innymi własnymi prawami. Ateny zasłynęły ze swojej demokracji, która narodziła się w V wieku przed naszą erą i polegała na sprawowaniu władzy przez wolnych obywateli. Ale, co ciekawe, obywatelem był jedynie dorosły mężczyzna powyżej lat 30 i oczywiście wyłączone z tego były kobiety oraz mężczyźni niewolnicy. I takie obywatelskie zgromadzenie podejmowało decyzje w miejscach publicznych, takich jak np. Agora, czyli rynek, albo Pnyks. Agora była też miejscem spotkań obywateli oraz handlu, tak jak dzisiaj rynki w miastach. No to teraz przyjrzyjmy się codziennemu życiu starożytnych Greków. Jak wyglądali? Większość mieszkańców Grecji, niezależnie od statusu społecznego, ubierała się w proste, podobne do siebie dosyć ubrania. Zazwyczaj były uszyte one z wełny. Kobiety nosiły peplos, czyli suknię spiętą na ramionach, często wiązaną lub spinaną pod biustem. Często nosiły również takie rodzaje narzutki lub płaszcza cienkiego na wierzchu. W przypadku mężczyzn był to chiton, czyli krótka szata, również wiązana, spinana na ramieniu lub na dwóch ramionach. Czyli jeszcze raz, strój damski to peplos, koszula męska chiton oraz płaszcz to chlamida. Stroje w starożytnym Rzymie różniły się niewiele, często tylko długością od tych greckich, więc nie będziemy do nich już wracać. Jak wyglądała szkoła? Chłopcy w wieku 7 lat zaczynali edukację pod okiem zaufanego niewolnika pedagoga, który odprowadzał ich również do szkoły. I słuchajcie, w szkole siedziało się na twardych stołkach i pisało na tabliczkach. Chłopcy uczyli się pisać, czytać i liczyć oraz różnych poematów, np. Homera, na pamięć, a także przemawiać publicznie. Po kilku latach do tego dochodziła nauka gry na instrumentach, śpiewu oraz pisania wierszy. W wieku 12 lat edukacja chłopców głównie skupiała się na wychowaniu fizycznym, a lekcje odbywały się w palestrze. Było to boisko otoczone kolumnami i pokryte dachem, tak by zapewniać cień w gorący dzień, a chłopcy ćwiczyli nago i nacierali się oliwą oraz suchym piaskiem, by było im cieplej. Starożytni Grecy mieli prawdziwą obsesję na punkcie kultury fizycznej. Są oni twórcami Igrzysk Olimpijskich. Choć nowożytne Igrzyska Olimpijskie rozgrywane są dopiero od 1896 roku, więc ponad 100 lat, to ich pierwotna wersja powstała w starożytnej Grecji już w 776 roku przed naszą erą. Na czas rozgrywek przerywano wszelkie walki, nazywano to pokojem bożym. Odbywały się one co 4 lata. Ten okres czasu nazywa się olimpiadą, tak samo jak dzisiaj. Początkowo były jedynie biegi, później dokładano coraz więcej dyscyplin, na przykład walkę podobną do zapasów, później pentatlon, biegi w uzbrojeniu oraz różne dziwne dziedziny, takie jak na przykład zawody poetów i trębaczy. Początkowo jedyną nagrodą była sława oraz wieniec laurowy zakładany zwycięzcy na głowę. No i chyba nie zdziwicie się już, że oczywiście tylko wolni obywatele mężczyźni mogli brać udział, w dodatku nago, w związku z czym oczywiście kobiety nie miały wstępu pod groźbą kary śmierci. No nie trzeba chyba mówić, że kobiety oczywiście nie chodziły wtedy do szkoły, natomiast uczyły się w domu pod kierunkiem swoich mam oraz znajomych niewolnic. Głównie uczyły się prac gospodarskich, takich jak przędzenie, gotowanie, opieka nad domem, ale także sztuk pięknych, takich jak muzyka, taniec i śpiew, co było potrzebne do obrzędów religijnych i społecznych. Jak mieszkali? Typowy dom w starożytnej Grecji posiadał dziedziniec pośrodku, a nazywał się oikos. Posiadał też pomieszczenia oddzielone specjalnie dla mężczyzn i dla kobiet, a to ze względu na różne obowiązki wykonywane przez nich w domu. Szczególnie oczywiście przez kobiety. Pamiętajmy też, że mówimy tutaj o domach bogatych, raczej bogatszych obywateli, których było stać na większe domy. Biedni mieszkali wręcz w lepiankach krytych ręcznie wypalanymi dachówkami. Kultura i sztuka w starożytnej Grecji. Starożytni Grecy stworzyli niesamowite dzieła kultury i sztuki, z których czerpiemy do dzisiaj i czerpaliśmy od wieków. Już Rzymianie i Egipcjanie w starożytności inspirowali się nimi i czerpali z ich dorobku, zarówno architektonicznego, jak i rzeźbiarskiego, literackiego, teatralnego i z innych dziedzin sztuki. Jedną z dziedzin kultury i sztuki jest architektura, która miała ogromny wpływ na kształtowanie się europejskiej architektury w wiekach późniejszych. Szczególnie charakterystycznymi elementami są kolumny greckie, które były szczególnie używane w świątyniach. Oczywiście z czasem styl architektoniczny ewoluował, dlatego kolumny greckie mają 3 główne style: dorycki, joński oraz koryncki i wszystkie je możecie zaobserwować w dzisiejszej architekturze, a także w architekturze historycznej, szczególnie w Europie. Architekturą starożytnej Grecji szczególnie inspirowali się ludzie renesansu oraz oświecenia, ale również w romantyzmie oraz nadal stosowane są elementy architektury starogreckiej. W architekturze renesansu możecie zauważyć rzędy kolumn oraz pięknie zdobione zwieńczenia budynków. W XVIII wieku w okresie klasycyzmu inspirowano się harmonijnością sztuki greckiej, również kolumnami, zwieńczeniami budynków i właściwie stosowano wszystkie elementy greckiej architektury. Wpływ kultury starożytnej Grecji na myśl, późniejszą historię oraz kulturę Europy jest tak ogromny, że nie sposób wszystkiego wymienić. Dość powiedzieć, że mitologia, myśl filozoficzna, literatura i teatr starożytnej Grecji właściwie ukształtowały europejską cywilizację taką, jaką znamy ją dziś. Mimo wszystkich zdobyczy cywilizacyjnych oraz wielkiego postępu, jaki uczyniliśmy jako ludzkość, nadal aktualne wydają się wszystkie rozważania filozofów greckich dotyczące prawdy, naszego jestestwa, naszej wiedzy. Stwierdzenie Sokratesa "wiem, że nic nie wiem", które jest mu od dawna przypisywane, jest nadal bardzo aktualne, zwłaszcza w kontekście odkrywania przez naukowców natury wszechświata i wielu nadal nieodkrytych tajemnic nauki, które są przed nami. To właśnie świadomości własnej niewiedzy oraz pokory moglibyśmy się od niego jeszcze nauczyć. Jego najbardziej znany uczeń Platon jest ojcem współczesnej zachodniej filozofii i najbardziej znanym z greckich filozofów. Jest też ojcem zachodniej myśli politycznej. Najstarsze dzieła literatury greckiej, Iliada i Odyseja z VIII wieku przed naszą erą, nadal są wykorzystywane w wielu opracowaniach literackich, czytane oraz są kulturowym odniesieniem w wielu dziełach dzisiejszej kultury. Jak wiele dzieł z tamtej epoki opierają się one na mitologii, a motywy, zwroty i pewne symbole z tamtej literatury nadal funkcjonują w naszym współczesnym nawet języku. Wiele postaci i zwrotów z mitologii i właśnie z literatury greckiej nadal funkcjonuje w naszej świadomości. Na przykład pojęcie koń trojański używane nawet w odniesieniu do wirusa komputerowego, które wzięło się właśnie z Iliady, a był to fortel utworzony przez Greków, aby dostać się do miasta Troi i zdobyć go. Grecy ukryci w mechanicznym koniu, rzekomym podarku dla mieszkańców, wyskoczyli i w ten sposób fortelem wygrali. Kolejny przykład to zwrot syzyfowa praca. Zarówno w polskiej, jak i światowej literaturze jest to bardzo znany motyw odnoszący się do pracy, która nie przynosi efektów i nigdy się nie kończy. Jak widzicie, motyw ten nie tylko dotyczy literatury, ale sztuki w ogóle, a także kultury popularnej dziś. Wiele innych zwrotów, motywów i postaci jest nadal używanych i rozpoznawalnych, jak na przykład Edyp z tragedii greckiej, Odyseusz zmierzający do swej Itaki, wielcy bohaterowie poświęcający się dla ludzkości jak Prometeusz, czy na przykład zwrot pięta achillesowa, która oznacza najsłabszy punkt każdej osoby, a odnosi się do Achillesa i jego mitu o trafieniu w piętę, która była jego jedynym nieodpornym na ciosy miejscem w ciele. Elementy kultury greckiej były zawsze wykorzystywane w sztuce, nie tylko w literaturze, ale właśnie w sztukach pięknych, szczególnie nawet w muzyce, ale w sztukach pięknych zwłaszcza, bo wielu malarzy przez całe wieki głównie zajmowało się powielaniem elementów, mitów greckich i związanych z nimi postaci. Jest to ciekawostką, ponieważ nie wszyscy wiedzą, że w dawnych wiekach, aż do wieku XIX, nie wolno było przedstawiać nagości w sztuce nagiego ludzkiego ciała, inaczej niż właśnie pod pretekstem ukazania historii biblijnych lub mitologicznych. Także mamy bardzo dużo dzieł związanych z mitologią grecką i tutaj zobaczcie bardzo słynne przykłady z różnych okresów historii sztuki. Oprócz epiki oraz wspaniałej liryki, czyli poezji, Grecy stworzyli także podwaliny współczesnego teatru. Fizycznie, czyli w formie amfiteatru, budowli, która dotąd w niewiele zmienionym kształcie służy nam jako miejsce obcowania ze sztuką teatralną. ale przede wszystkim teatru jako formy literatury i sztuki scenicznej, czyli tragedii oraz komedii greckiej. Wielcy twórcy tego teatru, czyli m.in. Aeschylos, Sofokles oraz Eurypides, stworzyli niezapomniane postaci, kreacje i nadal aktualne, wykonywane dotąd w teatrach dzieła sceniczne. A jak wyglądały takie przedstawienia i aktorzy i cały show? Przede wszystkim musimy pamiętać, że dla Greków teatr był również religijnym przeżyciem, oczyszczeniem duszy, czyli tak zwanym katarzis, widowiskiem mającym swoje źródło w kulcie Dionizosa. Nie był więc traktowany jako czysta rozrywka. Tematyką utworów najczęściej były mity greckie. Aktorzy występowali na scenie i dialogowali z chórem. Występowało od 1 do 3 aktorów i wszyscy musieli być płci męskiej. Kobietom nie wolno było występować w teatrze. Aktorzy nosili maski, kostiumy i buty na koturnach. Bardzo ważna była rola chóru, który komentował wydarzenia, uspokajał, miał rolę takiego narratora, a też głosu sumienia, głosu ludu. Jak wielki wpływ miał grecki teatr na naszą kulturę, świadczy fakt, że jeszcze w renesansie teatr Szekspira, który nazywał się Globe, miał bardzo podobną formę i również występować mogli w nim tylko i wyłącznie mężczyźni. Nauka i odkrycia starożytnych Greków. Oprócz sztuki i filozofii starożytni Grecy również przyczynili się do odkryć z dziedzin matematyki, astronomii oraz geografii. Wystarczy wymienić Thalesa z Miletu, który żył w VII-VI wieku przed naszą erą, Pitagorasa, który jest autorem słynnego twierdzenia, że kwadrat przeciwprostokątnej równa się sumie kwadratów obu przyprostokątnych. Klaudiusz Ptolomeusz w II wieku naszej ery, badacz z Aleksandrii, obliczył liczbę pi, natomiast Archimedes z Syrakus sformułował tak zwane prawo Archimedesa, które mówi, że ciało zanurzone w cieczy traci ciężar równy ciężarowi cieczy, jaki został przez nie wyparty. Istnieje anegdota, która głosi, że uczony odkrył to prawo w trakcie kąpieli, z której wyskoczył uradowany z okrzykiem heureka, czyli znalazłem. Jest ten okrzyk słynnym powiedzonkiem zaczerpniętym z tamtych czasów. Co prawda Grecy stwierdzili, że Ziemia jest centrum wszechświata, a Słońce obraca się wokół niej. Teoria została obalona, ale też oni po raz pierwszy odkryli fakt, że Ziemia jest kulista i obraca się wokół własnej osi. Eratosthenes z Kyren w II-III wieku przed naszą erą jako pierwszy obliczył też długość promienia Ziemi oraz jej obwodu. Starożytny Rzym. Kiedy słyszymy pojęcie starożytny Rzym, wielu z nas ma skojarzenia typu Koloseum, Legiony Rzymskie, Juliusz Cezar i Brutus i zwrot i ty Brutusie przeciwko mnie, gladiatorzy i film Gladiator, Spartacus, a w naszej części świata także Sienkiewicz i jego Quo Vadis. Oczywiście wszystkie te skojarzenia mają sens, ale zacznijmy od początku, od powstania imperium oraz jego ekspansji. Cesarstwo Rzymskie, czyli Imperium Romanum, powstało z przekształcenia Republiki Rzymskiej w system monarchiczny. Przyjmuje się, że był to rok 27 przed naszą erą, kiedy to Gajusz Oktawiusz otrzymał tytuł Augusta naznaczony mu przez Senat i tym samym zakończył epokę Republiki. Jego poprzednik Juliusz Cezar, pierwotnie kwestor, później konsul Republiki Rzymskiej, został później imperatorem oraz dyktatorem i został zabity przez swych politycznych przeciwników, w tym przyjaciela Brutusa, do którego rzekomo powiedział słynne słowa i ty Brutusie przeciwko mnie. Ciekawostka. Wyspy Brytyjskie, które zostały w pewnym momencie podbite przez Rzym, odziedziczyły nazwy swoich miesięcy od bogów i osobistości rzymskich. I tak na przykład Juliusz Cezar postanowił nazwać jeden z miesięcy swoim imieniem, stąd July od Julius. Następujący po nim Augustus z zazdrości również postanowił dać swoje imię jednemu z miesięcy, dlatego August, czyli sierpień, kolejny miesiąc został nazwany jego imieniem. A w dodatku, żeby nie być gorszym od swojego poprzednika, Augustus zapożyczył dni z innego miesiąca w roku i dołożył do swojego, aby mieć dokładnie tyle samo dni, co miesiąc Juliusza. No i teraz mamy 2 31-dniowe miesiące pod rząd. Ekspansja. Legenda o powstaniu Rzymu jest bardzo ciekawa i związana jest z Romulusem i Remusem, bliźniętami wyrzuconymi przez rzekę Tybr na brzeg i później wykarmionymi przez wilczycę. Ale jak to się stało, że Rzymianie zdobyli ogromne terytoria? Po podboju Italii Rzymianie skierowali swoją uwagę na Sycylię. Wynikły z tego wojny punickie tak zwane, których było aż 3, a ostatnia z nich skończyła się w 146 roku przed naszą erą. Zakończyła się całkowitą klęską i zrównaniem z ziemią Kartaginy. Niestety nie dla Rzymian, którzy zajęli cały basen Morza Śródziemnego i Bliski Wschód, a także zachodnią Europę aż po Wyspy Brytyjskie. Można by się zastanawiać, jak udało im się zdobyć i utrzymać tak ogromne terytorium. Kluczem do sukcesu między innymi była świetna organizacja oraz niesamowicie zdyscyplinowana armia. Jej podstawową jednostką był legion, który składał się zarówno z pieszych, jak i konnych żołnierzy, a liczba legionów dochodziła za czasów cesarstwa do 30. Na czele armii stało 2 konsulów, z których każdy dowodził 2 legionami. Armia szła w tak zwanych kolumnach, wyprzedzała ją przednia straż, a za nią szła straż tylnia, a później jechały wozy ze sprzętem oraz zaopatrzeniem dla wojska. Po zwycięstwie najczęściej urządzano pochód triumfalny, a nawet budowano specjalne budowle zwane łukami triumfalnymi, które zachowały się w wielu miejscach podbitych przez Rzym. Zwycięski pochód przechodził pod takim łukiem, a łuk miał upamiętniać samo zwycięstwo. Rzymscy żołnierze nosili pancerze oraz hełmy. Każdy z nich posiadał też tarczę do obrony oraz włócznie lub oszczep, a także krótki miecz zwany gladius oraz sztylet, czyli pugio. Armia, która miała podbić świat, oczywiście potrzebowała też zaopatrzenia, spania i lokalizacji na obozy, które były budowane przez samych legionistów w formie prostokątu lub kwadratu i były po prostu bazami wypadowymi dla wojska. Wojna wymagała nie tylko przemarszu wojsk, ale także transportu wszelkich potrzebnych środków, takich jak namioty, broń, jedzenie dla ludzi i zwierząt. Armia musiała maszerować przez różnorakie tereny, często koniecznością więc było budowanie dróg. I to nie byle jakich, bo wiele z tych dróg dotrwało do czasów dzisiejszych, jest nadal używanych. W nowo założonych prowincjach wcielano wszystkie wynalazki rzymskie, m.in. akwedukty, które są niesamowicie widowiskowymi pozostałościami rzymskich wodociągów, dzięki którym czysta woda mogła docierać do wszystkich prowincji cesarstwa. Takie wodociągi możecie zobaczyć w wielu miejscach Afryki Północnej oraz Europy. Akwedukty opierały się na łukach, no i łuk właśnie jest kolejnym elementem, który dali nam Rzymianie. Wynaleźli oni łuki, które są używane od tej pory cały czas w architekturze. Kolejnym wynalazkiem rzymskim jest kopuła, również bardzo powszechny element architektoniczny. Jak odpoczywali? Rzymianie uwielbiali też wodę i kąpiele i nie tylko w Rzymie, ale we wszystkich swych koloniach zakładali termy lub łaźnie, mówiąc inaczej, które były dostępne dla wszystkich obywateli, a nawet też niewolników oraz przybyszy za naprawdę niewielką opłatą, która czasem była też całkowicie zdejmowana, żeby pozyskać łaskę ludu. Podobnie jak dzisiejsze termy, było to miejsce spędzania czasu, gdzie przychodzono dla towarzystwa oraz po to, żeby oczyścić swoje ciało i zrelaksować się. Największą salą było tepidarium, w którym była ciepła woda oraz ogrzewane posadzki. Oczywiście ogrzewania dostarczali niewolnicy, którzy pracowali w podziemnych systemach grzewczych. Łaźnie posiadały też salę zimną, w łaźniach znajdowały się też sauny oraz miejsca, gdzie można było zażyć masażu. Pozostałości łaźni rzymskich możecie zobaczyć nawet dziś, m.in. w miejscowości Bath w Anglii, która jest w zasadzie wielkim rzymskim uzdrowiskiem spa. Podobnie jak dla Greków, tak i dla Rzymian amfiteatr był istotnym elementem kultury i życia codziennego. Z tym, że zamiast religijnego i moralnego oczyszczenia, w Rzymie stanowił on głównie rozrywkę w formie igrzysk. Choć walki gladiatorów pierwotnie były częścią rytuałów pogrzebowych, z czasem krwawe jatki stały się ulubioną rozrywką ludu. Gladiatorzy często byli niewolnikami lub skazanymi przestępcami, a dużo rzadziej ludźmi wolnymi, ochotnikami poszukującymi sławy. Bo tak, zwycięstwo na arenie Koloseum lub innej dawało rozgłos i sławę oraz bogactwo, a nawet wolność w przypadku niewolników. Walki na arenie były rozgrywane grupowo, odtwarzając na przykład sceny słynnych bitew lub indywidualnie, a brały w nich udział czasem nawet kobiety. Używano też niebezpiecznych zwierząt, jak niedźwiedzie, lwy, byki itd. Gladiatorzy żyli w specjalnych szkołach, w których jedli, spali i walczyli głównie drewnianymi mieczami, tak żeby nie zrobić sobie krzywdy przed prawdziwą walką. Chociaż nie zawsze walki kończyły się śmiercią, bo dobry bój nieraz był nagradzany łaską tłumu. Jednak skazani na życie walki i wczesną śmierć próbowali zmienić swój los i dlatego co jakiś czas wybuchały bunty i powstania, z których najsłynniejsze jest tak zwane powstanie Spartakusa. Wszystkie powstania były jednak krwawo tłumione przez władzę. Prawo. Rzym słynął także i do dziś słynie ze swego prawa, bez którego wielkie mocarstwo od razu by się rozsypało. Kodeks prawny rozwijał się z czasem, tworząc poczucie ładu w cesarstwie i był tak dobry, że wiele jego elementów jest podwaliną dzisiejszego prawa. Wraz z powiększaniem terytorium Rzym zaszczepiał w swoich prowincjach swoją kulturę i mentalność. Tak więc po utworzeniu kościoła rzymskokatolickiego i usankcjonowaniu go jako główną religię Rzymu przez Teodozjusza Wielkiego w 392 roku naszej ery, nie było już żadnych przeszkód, aby zaszczepiać religię na nowych terenach, co trwało jeszcze długo po upadku samego Cesarstwa Rzymskiego i wykroczyło poza tereny pierwotnie przez nie zajęte. Wydawało się, że nic nie zagrozi tak potężnemu państwu. Jednak zdarzyło się inaczej i 4 września 476 roku dowódca germańskich najemników Odoaker obalił ostatniego cesarza Romulusa Augustulusa i wygnał go ze stolicy. Ten moment uznawany jest przez wielu za symboliczny koniec starożytności i początek kolejnej epoki, czyli średniowiecza, o którym będzie kolejny odcinek naszego serialu. Dziękujemy za uwagę.